mówiliśmy tutaj różne kazania o świadkach Jehowy, o katolikach, o tym, komu się należy kara śmierci, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o rzeczy najbardziej podstawowej, czyli o samej Ewangelii, czym jest Ewangelia. Chciałbym to wyjaśnić, bo okazało się, że nie wszyscy mamy tutaj dokładnie spójność. Mam na myśli ludzi, których tutaj nie ma. Mam nadzieję, że my tą spójność mieć będziemy. Chciałbym od początku wyjaśnić całą Ewangelię, czyli podstawę, to, co czyni człowieka chrześcijaninem, co trzeba wierzyć, żeby być chrześcijaninem. No i jak wiemy, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jak ktoś oglądał dużo telewizji, no to może słyszał, że kiedyś nic wybuchło i w ten sposób powstało wszystko. No niestety prawa fizyki nie pozwalają na takie fantazje. Więc wiemy, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I potem ludzie zgrzeszyli i my grzeszymy nadal i Bóg postanowił dzień, w którym będzie wszystkich sądził. I jak wygląda sąd? Co to jest sąd? Sąd nie polega na tym, na czymś takim jak rewia mody, że ktoś wychodzi i się patrzy, czy ktoś wygląda lepiej, czy gorzej, czy jest lepszy, czy gorszy. Tylko jak jest sąd, jest proces, to jest jakieś prawo, według którego się sądzi i trzeba osądzić, czy ktoś złamał prawo, czy nie. I jak staniemy na sądzie, to do rozsądzenia będzie, czy zgrzeszyliśmy, czy złamaliśmy jakieś z Bożych przykazań. I tutaj, jak zajrzycie do listu do Rzymian, do 3 rozdziału, to każdy znajdzie odpowiedź na to, jakby wypadł na sądzie. I jest napisane w liście do Rzymian 10, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I dalej w wersie 23 jest napisane, że albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Czyli wszyscy zgrzeszyliśmy i nie ma wśród nas takiej osoby, która by była święta i bez grzechu. Jeżeli ktoś ma pewne wątpliwości, jest taki jeszcze wers w Księdze Objawienia w 20 rozdziale, jest to wers 8. Gdzie napisano tak: lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom i wszetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Tać jest śmierć wtóra. Czyli tam Jan opisuje, jak wszystkim tym ludziom jest ich część dana w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, czyli w piekle, i jest nawet wymienione, że wszystkim kłamcom. Myślę, że ciężko jest znaleźć kogoś, kto nigdy nie skłamał. Ja wiem, że ja kiedyś skłamałem. Podejrzewam, że zresztą ludzi nie jest inaczej. Ale nawet jakby komuś się udało nie skłamać, to zaczyna się wers od bojaźliwym. Czy ktoś kiedyś stchórzył przed kimś, na przykład trzeba było komuś pomóc, ktoś się nie chciał wychylać, albo trzeba było głosić komuś Ewangelię, a mi było wstyd, że głupio wypadnę i nie powiedziałem. To też jest grzech. Także wszyscy zgrzeszyliśmy i wracając do listu do Rzymian i nawiązując do tego wersu o wtrąceniu do jeziora gorejącego ogniem i siarką, zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli ponieważ zgrzeszyliśmy, jest ten wyrok, że złamaliśmy jakieś prawo Boże, to zapłatą za to jest śmierć i nie tylko to, że umieramy tutaj, ale tak jak czytaliśmy, jezioro gorejące ogniem i siarką. I to jest to, na co wszyscy zasługują, ludzie. Z tego trzeba sobie dawać sprawę. I wers 6 w liście do rozdział 6 w liście do Rzymian w wersie 23 mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I to jest bardzo ważny wers i bardzo istotne jest, żeby go sobie przeanalizować dokładnie. Zaczynając od początku, zapłatą za grzech jest śmierć. Co to jest zapłata? Zapłata to jest coś, na co trzeba sobie zapracować. Zapłatę się dostaje, kiedy się wykona jakąś pracę. Idę do pracy, robię to, co mi powiedziano, dostaję zapłatę. Przez to, że my zgrzeszyliśmy, zarobiliśmy sobie na śmierć. To jest nasza zapłata za grzech. Natomiast w kontraście do tego jest dar z łaski Bożej, czyli to jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I teraz co to jest dar? Dar, jak nazwa wskazuje, jest za darmo. To nie jest coś, na co trzeba sobie zapracować, bo jeżeli to byłoby zależne od moich zasług, to byłaby to zapłata. A nie jest napisane, że życie wieczne jest zapłatą, tylko jest darem. To jest coś, co
co Bóg daje nam za darmo. I dlaczego On może nam to dać za darmo, jeżeli nam się należy śmierć? My zarobiliśmy na śmierć, a On chce nam w darze dać życie wieczne. Jak to jest z tą zapłatą? No i na tym polega cała Ewangelia i cała dobra wiadomość, że jak cofniemy się do rozdziału 5 w listu do Rzymian, tam mamy w wersie 8 napisane: lecz zaleca Bóg miłość swoje ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Czyli Chrystus umarł za nas. Tą zapłatę, którą my powinniśmy zapłacić, On zapłacił za nas. Bóg zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus. Biblia mówi, że Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. List do Tymoteusza 1:3-16. Przeżył bezgrzesznie całe życie. Ludzie pluli na Niego, przybili Go do krzyża, ukrzyżowali Go. Biblia mówi, że jak był na krzyżu, to grzechy nasze na ciele swoim zaniósł na drzewo. Czyli wziął na siebie nasze grzechy, tak jakby to On je popełnił. Że stał się grzechem za nas wszystkich, został pochowany i trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokazał się swoim uczniom, pokazał im dziury w swoich rękach. I Biblia mówi bardzo jasno, że Jezus umarł za wszystkich. Zapłacił za wszystkie grzechy. Jest w pierwszym liście Jana taki fragment: a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Czyli Jezus zapłacił za wszystkie grzechy, jakie ludzie popełnili przed Jego ukrzyżowaniem, jakie popełniliśmy i jakie popełnimy jeszcze. Jezus zapłacił za wszystkie grzechy. Dlatego może nam teraz dać w darze życie wieczne, bo ta zapłata, ta śmierć, która powinna za te wszystkie grzechy być zapłacona, została przez Niego zapłacona. Ale wiemy, że nie wszyscy pójdą do nieba, mimo tego, że Jezus zapłacił za grzechy wszystkich. Jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. I jest w Dziejach Apostolskich taki fragment w 16 rozdziale, gdzie więziennik pyta się apostołów: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. To jest kolejny ważny fragment, bo opieramy to, co wierzymy na Słowie Bożym, nie na tym, co nam ktoś opowie, czy na jakimś technicznym rozumowaniu czyimś, tylko na tym, co mówi Biblia. I tutaj apostoł powiedział, że wierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Nie powiedział: chodź do kościoła, nie powiedział: wyspowiadaj się, nie powiedział: odwróć się od swoich grzechów. Powiedział: wierz, a będziesz zbawiony. I wracając znowu do listu do Rzymian, widzimy, że apostoł Paweł pisał tak samo w liście do Rzymian właśnie, że to jest słowo wiary, które opowiadamy, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Czyli jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami, że zasługujemy na piekło przez to, że złamaliśmy Boże prawo, i wierzymy, że Jezus zapłacił za nas to, co my powinniśmy zapłacić, i prosimy Go o zbawienie, to Bóg powiedział, że to zbawienie da. Bo tak jak mówi wers 13 w rozdziale 10, każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Także Biblia mówi, że każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Tak jak też mówi najbardziej znany wers w Ewangelii Jana 3:16, a bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz, co to jest życie wieczne? Życie wieczne, jak nazwa wskazuje, trwa wiecznie. Można ponieść koniec życia każdego kończy się albo drugą śmiercią, albo życiem wiecznym. I tak jak mamy
Druga śmierć, jak czytaliśmy, to nie jest, że ktoś przestaje istnieć, tylko idzie na wieczność do jeziora gorejącego ogniem i siarką. I w kontraście do tego jest życie wieczne. Jeżeli ktoś ma życie wieczne, to znaczy, że nigdy nie umrze i nigdy nie pójdzie do jeziora gorejącego ogniem i siarką. Jeżeli ktoś ma życie wieczne, to mówimy, że został zbawiony. Że został zbawiony, czyli uratowany przed tym jeziorem gorejącym ogniem i siarką. I dlaczego to jest istotne wszystko? Bo to jest... Nie dla wszystkich oczywiste się okazuje, że życie wieczne jest wieczne. Niektórzy myślą, że życie wieczne jest życiem tymczasowym, że ktoś uwierzył, ale potem zaczął grzeszyć, więc pójdzie do piekła. No otóż nie można powiedzieć komuś, jeżeli Bóg mówi ci, że w momencie, gdy uwierzyłeś, masz życie wieczne, a potem z jakiejś okazji wylądujesz w piekle, to znaczy, że nigdy tak naprawdę nie miałeś życia wiecznego. To byłby jakiś oksymoron, to znaczy, jeżeli wylądowałeś w piekle, to znaczy, że nigdy nie byłeś zbawiony, bo jesteś w piekle, więc nie jesteś od niego uratowany. Więc nie można było nigdy powiedzieć o kimś, kto jest w piekle, że był kiedykolwiek zbawiony, czy że kiedykolwiek miał życie wieczne. I ostatnio pewien heretyk zarzucił mi, że głoszę niepełną Ewangelię. Bo Ewangelia, jaką ja głoszę, to jest taka, jaka jest napisana, że Jezus umarł za nasze grzechy według pism, został pogrzebany i zmartwychwstał według pism. I to jest Ewangelia. Na co facet mi mówi, że to jest niepełna Ewangelia, bo trzeba się jeszcze odwrócić od twojego grzechu i żyć pobożnie i to jest pełna Ewangelia. No to już jest zasadnicza różnica. Pobożne życie i wzrastanie w wierze to nie jest Ewangelia, to jest życie chrześcijańskie. To jest to, co powinniśmy robić. Powinniśmy przestrzegać wszystkich przykazań, powinniśmy chodzić tak jak Jezus, robić wszystko, co nam przykazał, ale nasze zbawienie zupełnie od tego nie zależy, bo my jesteśmy grzesznikami, którzy i tak nie zasługujemy na zbawienie, a poza tym zbawienie jest darem. I teraz na czym polega... Na czym polega ten problem i ta cała herezja tego, że musimy, że zbawienie jest nie tylko z wiary, ale z wiary i uczynków. Jeżeli ktoś dodaje do wiary uczynki, to umniejsza tym samym ofierze, jaką Chrystus złożył. Bo Biblia mówi bardzo jasno, że Jezus zapłacił za nasze grzechy i daje nam w darze życie wieczne. Mówi, że to jest dar, prawda? I jeżeli bym dał wam, powiedzmy, tą Biblię i mówię, proszę, to jest twoje, ale żeby to zatrzymać, to musisz mi dać, to się daje ci to w prezencie, ale żeby to zatrzymać, musisz mi dać 5 zł. To czy to jest dar? No chyba jest jasne, że jak ktoś musi dać 5 zł, to nie jest dar, tylko ktoś chce ci to sprzedać za 5 zł. I tak samo, jeżeli ktoś mówi, że żeby zatrzymać życie wieczne, musisz robić uczynki, to powiedzmy, zobrazujmy to w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że ta złota moneta to jest ofiara Jezusa, którą On złożył. To jest tylko ilustracja, nie przywiązujmy się za bardzo do tego. To jest ofiara, którą Jezus złożył za to, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne. Jezus to zapłacił i teraz my chcemy, powiedzmy, że to jest życie wieczne i my chcemy przyjść po to życie wieczne, odebrać, ale ktoś mówi, zaraz, zaraz, ale musisz dać jeszcze 5 zł. To jeżeli ktoś mówi, że trzeba dać, żeby to mieć, trzeba dać to, co Jezus złożył i jeszcze 5 zł, to znaczy, że to nie kosztuje tego, co jest, że życie wieczne nie kosztuje tego, co Jezus zapłacił, tylko kosztuje to, co Jezus zapłacił, plus te 5 zł. Tym samym mówi, że ofiara Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca. Czy nie wiem, czy się nie zakićkałem w tym, czy to jest jasne wszystko, to jeżeli ktoś mówi, że na zbawienie musimy dołożyć nasze uczynki, nasze dobre starania,
to mówi tym samym, że nie wierzy wtedy, że Jezus zapłacił za nasze grzechy, że my musimy coś do tego dołożyć. To znaczy, że Jezus nie zapłacił za nasze grzechy, tylko zapłacił za część naszych grzechów, a my resztę musimy wypracować. I to jest duża różnica i to jest to, o czym mówi cały list do Galacjan, że niech będzie przeklęty ten, kto głosi inną Ewangelię. I ta inna Ewangelia to jest ta, że nie Jezus zapłacił za nasze grzechy w pełni, tylko że my musimy jeszcze coś do tego dołożyć, że to, co Jezus zrobił, nie wystarczy. Ale to, co zrobił Jezus, jest zupełnie wystarczające i na wstępie, jeżeli Mu uwierzymy, że zapłacił za nasze grzechy, On daje nam życie wieczne, pieczętuje nas swoim Duchem Świętym, a za nasze dobre uczynki będzie nam potem dawał nagrody w niebie, jak mówi. Także nasze uczynki nie decydują o tym, czy będziemy w niebie, tylko jakie będziemy mieli dziedzictwo, bo w Królestwie Niebieskim można być większym i mniejszym, jak mówił Jezus w Ewangelii Mateusza od 5 do 7 rozdziału, że kto by rozwiązał najmniejsze z tych przykazań, mówiąc o prawie mojżeszowym, i tak by nauczał, będzie nazwany najmniejszym, a kto by przestrzegał wszystkich przykazań, ten będzie nazwany największym. Mówił, zbierajcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mula, ani rdza nie niszczy, a nie tutaj na ziemi, gdzie wszystko niszczeje. Czyli naszymi uczynkami dobrymi zbieramy sobie skarby w niebie i to nie ma nic wspólnego z samym zbawieniem, z samą Ewangelią. Jeszcze w Ewangelii Jana w 6 rozdziale chciałbym przeczytać parę fragmentów co do tego, od czego zależne jest życie wieczne. Jak czytamy w rozdziale 6, od wersu 38, Jezus mówi: bom wstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moje, ale wolę onego, który mnie posłał. A ta jest wola onego, który mnie posłał Ojca, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w onostateczny dzień. A ta jest wola onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Czyli Jezus jest dobrym pasterzem i On czyni wolę swojego Ojca. I wolą Ojca jest to, żeby ten, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, a Jezus go wzbudził. I wolą Jego jest, żeby Jezus nic nie stracił z tego, co on mu daje. Czyli kto przyjdzie do Jezusa, uwierzy Mu, to już jest... To już jest zadanie Jezusa, żeby On został wzbudzony i zmartwychwstał. To On ma moc nas utrzymać i nikt nie wyrwie nas z Jego ręki. Czyli to jest zależne od Jezusa. To On pełni swoją wolę. Jeżeli byłoby możliwe, że ktoś uwierzył i potem poszedł do piekła, to by znaczyło, że Jezus nie umie wypełnić woli swojego Ojca, że jest złym pasterzem, że nie umie upilnować swoich owiec. A wiemy, że Jezus jest dobrym pasterzem. Jeszcze jest w Ewangelii Jana w rozdziale 5, kawałek wcześniej, wers 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Czyli kto słucha i wierzy, przeszedł ze śmierci do żywota. Narodził się na nowo. I tak samo jak z naszymi narodzinami tutaj na ziemi, jakby no to nie jest jakiś nasz wysiłek czy nasz wkład w to, że się naradzamy, tak samo z Nowym Narodzeniem, kiedy naradzamy się z Ducha. To nie jest coś, co my robimy, po prostu narodziliśmy się i jesteśmy narodzeni z Ducha. I nie można przestać być narodzonym z Ducha. Co się narodziło z Ducha, jest Duchem, ale wiemy, nasienie boskie jest niezniszczalne. Dalej jest jeszcze ciekawy fragment w rozdziale 10, też w Ewangelii Jana, od wersu 27, że owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną, a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Czyli widzimy, że nikt nie jest nas w stanie wyrwać z ręki Jezusa i cała Ewangelia Jana stawia bardzo duży znak równości między wiarą a życiem wiecznym, że kto wierzy, ma życie wieczne. I
Jeszcze ostatni fragment z Ewangelii Jana przeczytajmy w rozdziale 20 od wersu 26. A po 8 dniach byli zaś uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte, a stanął w pośrodku nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł Tomaszowi: włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje, i ściągnij rękę twoje i włóż ją w bok mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym. Wtedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Panie mój i Boże mój. Rzekł mu Jezus: żeś mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele ci innych cudów uczynił Jezus przed oczyma uczniów swoich, które nie są napisane w tych księgach. Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc, żywot mieli w imieniu Jego. I tutaj nawet Jan podaje nam cel, w którym napisał tą Ewangelię. Po co jest napisana Ewangelia Jana? Po co te rzeczy, które Jezus zrobił, zostały spisane? Po to, żebyśmy wierząc mieli żywot wieczny w imieniu Jego. I można nawet układać takie równania matematyczne, że jeżeli wiara równa się zbawienie, to jeżeli ktoś twierdzi, że wiara plus uczynki równa się zbawienie, to automatycznie robi równanie, gdzie wiara nie równa się zbawienie, tylko umniejsza tym samym. Tak samo jak powiedzmy x równa się 2, to wtedy wiemy, że x równa się 2. Ale jeżeli mamy równanie, że x plus 1 równa się 2, no to wtedy automatycznie wiemy, że x już nie jest 2, tylko 1. I na tym samym polega problem z dokładaniem warunków do zbawienia. Jeżeli ktoś dokłada do zbawienia kolejne warunki, że to, że wierzysz, mówi ci, że to, że wierzysz w Jezusa, że On umarł za twoje grzechy, nie wystarczy, musisz się wyspowiadać, to tym samym umniejsza to, co Jezus zrobił. Jeżeli mówi ci, że musisz się ochrzcić, bo to, co zrobił Jezus dla ciebie, to, że uwierzyłeś, nie wystarczy, to umniejsza to, co czyni nieprawdziwym to, co mówi Ewangelia Jana, list do Rzymian i mnóstwo innych miejsc. I może jeszcze zobaczmy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10. I jest też bardzo, bardzo dobry przykład. Jest bardzo dobry przykład tego, co jest, co tu jest tak naprawdę istotne. Jak przyszedł apostoł Piotr do Korneliusza i głosił tam Ewangelię jemu i całemu jego domowi. I jest taki fragment, gdzie dochodzi do momentu, opowiadając o Jezusie, mówi: temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów i zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem, przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. Czyli tutaj widzimy, jak Piotr tłumaczy Ewangelię i jeszcze nie skończył mówić. Mówi tylko, że o Jezusie wszyscy prorocy mówią, że odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. I widzimy, że w tym momencie na Korneliusza i na jego domowników przypada Duch Święty. Czyli zostają narodzeni na nowo, bo uwierzyli w to, co Piotr mówił. I to wystarczyło. Już nie potrzeba było nic więcej do zbawienia. To jest podstawa. Najważniejsze jest to, że Jezusowi wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. To jest Ewangelia. Jak ktoś mówi, że to jest niepełna Ewangelia, to niech będzie przeklęty, bo to jest bardzo duże przegięcie, mówienie, że śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa to jest niepełna Ewangelia. To jest jedna wielka herezja. Także podsumowując, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nikt z nas sobie nie zasługuje na to, żeby pójść do nieba. Co więcej, nie można mieć nadziei,
że pójdzie się do czyśćca odrobić to, co się nagrzeszyło, bo jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Jezus mówi, jam jest droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jedyny sposób, żeby tam wyjść, to przyjąć dar, który On nam daje, za który On zapłacił w pełni. I my nie musimy zrobić nic poza tym, żeby w to uwierzyć i to przyjąć. Przyznać, że jesteśmy grzesznikami, uwierzyć Mu i poprosić Go o zbawienie. Koniec, kropka. To jest pełna Ewangelia. I w to trzeba wierzyć, żeby być chrześcijaninem. Jeżeli ktoś uwierzy Bogu, zaufa Mu, bo właśnie to jest jeszcze to, w czym się ufa. Jeżeli ktoś ufa w sobie, to będzie zawstydzony. Jeżeli ktoś ufa w Bogu, nie będzie zawstydzony. Na tym opiera się chrześcijaństwo. W to trzeba wierzyć, żeby być chrześcijaninem. I to jest rzecz podstawowa, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. I wydaje mi się, że skończyłem. Amen.